Gościem Krynica TV jest zwycięzca plebiscytu na najpopularniejszego sportowca Sądecczyzny, kajakarz Dariusz Popiera. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam Państwa i dziękuję za Państwa głos. No właśnie, kilka nominacji wcześniej, w końcu jest pierwsze miejsce. No jest, tak. Bardzo cieszę się, ponieważ kajaki nie są tak medialną dyscypliną sportu, jak niektóre dyscypliny na Sądecczyźnie, więc tym bardziej cieszy to, że kibice dostrzegli wysiłek kilkuletni, a właściwie zeszłoroczny, bo to prawda wyróżnienie za sezon 2019, więc bardzo się cieszę, bardzo jest mi miło. No i mam nadzieję, że ta nagroda posłuży, przyda się do czegoś dobrego, by coś z tego spróbować zrobić. Tak jak wspominałem podczas wystąpienia, no ja tutaj apelowałem o infrastrukturę odpowiednią dla naszego sportu, to było coś bardzo potrzebnego, więc myślę, że warto takie sytuacje wykorzystywać, bo na co dzień to nasz ciężki trud i ciężka praca, a takie chwile to takie małe osłodzenie, prawda, codzienności. No właśnie, podsumowaliśmy miniony rok. Jakie największe sukcesy w tym minionym roku? W minionym roku wicemistrzostwo Europy indywidualne, ósmy tytuł mistrza Polski i medal mistrzostw świata, brązowy medal mistrzostw świata, więc to były największe wyniki, również finał Pucharu Świata, więc był to sezon na dobrym poziomie, zabrakło troszeczkę akcentu indywidualnego na mistrzostwach świata, ale zaliczam sezon do udanych i fajnie, że też czytelnicy, kibice docenili ten sezon, także bardzo fajnie. Przed nami w zasadzie cały rok 2020. Jakie cele, jakie plany? Tak, no w roku olimpijskim celem w moim przypadku oczywiście są Igrzyska Olimpijskie. Będę walczył o miejsce dla kraju oraz o przepustkę do Tokio. Najpierw trzeba wywalczyć miejsce dla naszego kraju, następnie stoczyć rywalizację wewnętrzną z fantastycznymi zawodnikami w K1, w mojej dyscyplinie. Więc to zobowiązanie i to bardzo ciężka praca. Ostatnie miesiące to bicie rekordów, zbliżanie się do granic możliwości, więc trzeba bardzo uważać, by nie przesadzić też z przygotowaniami i pokierować wszystko mądrze. Tu korzystając z okazji, że również rozmawiamy dla Krynicy TV. Moje początki kariery były związane z Krynicą, bowiem moim takim guru i moim wspaniałym trenerem był Antoni Kurcz, mieszkaniec Krynicy, który był takim legendą w polskich kajakach i przez którego ręce i jak i metodykę miałem okazję przejść, więc to taka ciekawostka dla mieszkańców Krynicy. I gdzieś realizuję jego wspaniałe idee, które zaszczepił we mnie i staram się być tym sportowcem 24 godziny na dobę i żyć filozofią sportowca nie tylko w momencie treningu, tylko przez całe moje życie. Jeszcze raz wielkie gratulacje, dziękuję bardzo za rozmowę. Wielkie dzięki, dziękuję bardzo.